Otwórzmy pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, siódmy rozdział, i będziemy czytać od wersetu 17. Ten 17 zakończyliśmy nim, ale on jest też początkiem tego dzisiejszego fragmentu. Przypomnę, że to jest taki fragment, w którym yy, apostoł Paweł odpowiada na to pytanie, które mu zadali listownie. I tutaj się pojawia pytanie różne kwestie związane z małżeństwem, z byciem samotnym, singlem, i te wszystkie wątki gdzieś tutaj się pojawiają właśnie w tym siódmym rozdziale. Ostatnio mówiliśmy o kwestii współżycia, małżeństwa, bycia samemu. Te wszystkie rzeczy były na początku, a teraz idziemy dalej. Także pierwszy Koryntian, siódmy rozdział, od 17 wersetu, będziemy czytać do końca rozdziału. Poza tym, niech każdy żyje tak, jak mu wyznaczył Pan, w takim stanie, w jakim powołał go Bóg. Tak też zarządzam we wszystkich zborach. Był ktoś w chwili powołania obrzezany? Niech nie ukrywa obrzezania. Był ktoś w chwili powołania nieobrzezany? Niech się nie obrzezuje. Obrzezanie nie ma żadnego znaczenia i nieobrzezanie nie ma żadnego znaczenia. Ale tylko przestrzeganie przykazań bożych. Niech każdy pozostanie w tym stanie, w jakim został powołany. Zostałeś powołany, będąc niewolnikiem, nie traf się tym. Ale jeśli możesz, staj się wolnym. Raczej korzystaj z tego. Kto bowiem jako niewolnik został powołany w Panu, ten jest wyzwoleńcem Pana. Podobnie kto jako wolny został powołany, jest niewolnikiem. Chrystusa, drogoście kupieni, nie stawajcie się niewolnikami ludzi. Bracia, niech każdy pozostanie przed Bogiem w tym stanie, w jakim został powołany. A co do Pani, nakazu Pańskiego nie mam, ale wyrażam zdanie jako ten, który dzięki miłosierdziu Pańskiemu zasługuje na wiarę. Sądzę więc, że w obliczu groźnego położenia. Dobrze jest człowiekowi pozostać takim, jakim jest. Jesteś związany z żoną, nie szukaj rozłączenia. Nie jesteś związany z żoną, nie szukaj żony. A jeśli się ożeniłeś, nie zgrzeszyłeś. A jeśli panna wyszła za mąż, nie zgrzeszyła. Wszakże tacy będą mieli doczesne kłopoty, ja zaś chciałbym wam tego oszczędzić. A to powiadam, bracia, czas, który pozostał jest krótki. Dopóki jednak trwa, winni również ci, którzy mają żony, żyć tak, jakby ich nie mieli, a ci, którzy płaczą, jakby nie płakali, a ci, którzy się weselą, jakby się nie weselili, a ci, którzy kupują, jakby nic nie posiadali, a ci, którzy używają tego świata, jakby go nie używali. Przemija bowiem kształt tego świata. Chcę, abyście byli wolni od trosk. Kto nie ma żony, troszczy się o sprawy pańskie, o to, jakby się panu podobać. A żonaty troszczy się o sprawy tego świata, o to, jakby się podobać żonie. I żyje w rozterce. Także kobieta niezamężna i panna troszczy się o sprawy pańskie, aby być świętą i ciałem i duchem. Mężatka zaś troszczy się o sprawy tego świata, jakby się podobać mężowi. A to mówię dla własnego dobra waszego. Nie aby, was, aby sidła na was zarzucać, lecz abyście postępowali przystojnie i trwali przy Panu ustawicznie. A jeśli ktoś uważa, że wobec swojej panny zachowuje się niewłaściwie, bo już przekwitła, a powinna była wyjść za mąż, niech czyni co chce, niech nie zgrzeszy, niech się pobiorą. Kto jednak mocno postanowił w sercu swoim bez przymusu, a panuje nad swoją wolą i rozstrzygnął we własnym sercu, że zachowa swoją pannę w dziedzictwie, dobrze uczyni. Tak więc, kto poślubia pannę, swą dobrze czyni, ale kto nie poślubia, lepiej czyni. Żona związana jest tak długo, dopóki żyje jej mąż, a jeśli mąż umrze, wolno jej wyjść za mąż, za kogo chce, byle w Panu. Ale według mojego zdania jest szczęśliwsza, jeśli tak pozostanie. A sądzę, że i ja mam Ducha Bożego. Fragment długi. Yy. No właśnie, i o czym on jest. Zacznę od takiego pytania: Czy zdarzyło Ci się kiedyś myśleć, no, służyłbym Bogu? służyłbym Chrystusowi, służyłabym Chrystusowi, służyłbym Chrystusowi, gdyby tylko. Gdyby tylko, nie wiem. Moja sytuacja finansowa się poprawiła, albo gdybym tylko miał samochód, albo gdybym tylko, nie wiem, miał innego, miała innego męża, albo miał inną żonę, albo cokolwiek. Mamy takie różne gdyby tylko. Czy zdarzyło Ci się jakieś gdyby tylko w Twoim życiu duchowym myśleć w taki sposób, w takiej perspektywie? W pewnym sensie ten fragment dotyczy takich gdyby tylko. W pewnym sensie ten fragment dotyczy takiego pytania, czy jakaś zmiana warunkuje nasze posłuszeństwo Chrystusowi. I często tak jest, że trochę w naszym myśleniu nam się tak wydaje, że no... No przyblokowany jestem, przyblokowało mnie to w życiu i nie mogę służyć Chrystusowi, po prostu nie mogę. Ale gdyby tylko to się wydarzyło, oj, to bym tak posłużył, żeby zafurczało i cały zbór by patrzył i by mówił, ojej, ale on czy ona służy Bogu, o, u, u, u. Wtedy, by, wtedy by się działo. I myślę, że mamy czasem takie myślenie i trochę apostoł Paweł wychodzi naprzeciwko właśnie takiemu myśleniu. Takiego myśleniu trochę życzeniowemu, yy, że właśnie musi być jakaś zmiana. Że musi być jakaś zmiana, i gdy ta zmiana zajdzie, to wtedy dopiero się zacznie. To wtedy dopiero wszyscy zobaczą. I, yy, i właśnie, i jest taki refren tutaj, zaraz ten refren yy, yy, pokażę. Natomiast chciałbym powiedzieć, że on raczej nam daje. Inną radę w tym fragmencie. On nam daje taką radę: nie czekaj na zmiany. Oczywiście, są, on o tych zmianach będzie mówił i chcesz? Dobra, to, to zmień te rzeczy, te rzeczy w życiu, ale nie czekaj na zmiany, na służenie Chrystusowi. Tu i teraz, tu i teraz, dzisiaj, w tym stanie, w jakim jesteś, w tym miejscu życia, w jakim jesteś, jest czas na to, żeby służyć. Nie odwlekać. Nie, nie, nie powiedzieć, że o gdyby tylko, to wtedy. Nie, nie, nie. Dziś, teraz jest czas na to, żeby po prostu być posłusznym. I tyle. Bez czekania na jakieś tam swoje wewnętrzne, w przekonaniu ukształtowane warunki. Także szukaj zadowolenia i Bożej Woli w tym życiu, które masz tu i teraz, dzisiaj. Szukaj posłuszeństwa dzisiaj. Jaki tutaj jest uporczywy refren. Trochę próbowałem modulować głos jak czytałem, także może zwróciliście uwagę, a może nie zwróciliście, ale w 17. wersecie Niechaj każdy żyje w takim stanie jak powołał go Bóg. 20. werset Niech każdy pozostanie w tym stanie w jakim został powołany. 24. Niech każdy pozostanie przed Bogiem w tym stanie w jakim został powołany. 26. Dobrze jest człowiekowi pozostać takim jakim jest. I czterdziesty werset, ale według mojego zdania jest szczęśliwsza, jeśli tak pozostanie, czyli pozostanie w tym stanie, w jakim jest powołana. Czyli popatrzcie, że jakby jego refren jest taki, że pozostań w tym stanie. I tutaj głównie chodzi o relacje damsko-męskie, ale nie tylko, bo są jeszcze dwa przykłady, które daje inne. Kwestia obrzezania i nieobrzezania, i kwestia bycia niewolnikiem i wolnym. I w tych trzech różnych wymiarach, można powiedzieć, i tym takim najbardziej ważnym dla nas relacyjnym, posiadania męża i żony, i w kwestii pewnego takiej pewnej tożsamości religijnej, chociaż nie podstawowej, bo podstawowa to jest bycie chrześcijaninem, i oczywiście tutaj musimy się nawrócić i trwać przy Chrystusie. Ale mimo wszystko, bardzo ważnym tematem, który różnił chrześcijan w tamtych czasach, to była kwestia, czy pochodzimy spośród Żydów, czy spośród Pogan. Mówi, pozostań w tym stanie, w jakim jesteś. No i trzecia, taka społeczna, bardzo ważna sprawa, hiper ważna z naszego punktu widzenia dzisiaj, to jest kwestia tego, czy jesteś niewolnikiem, czy jesteś wolnym. I on tutaj, co prawda, mówi, że no, jak możesz, to się zmień, ale w gruncie rzeczy mówi, raczej się zmień. Także za chwilę o tym będziemy mówić. Także on mówi, przede wszystkim zamiast liczyć na to, że jakaś zmiana coś zupełnie zmieni w twoim życiu. Teraz tu skup się na tym, żeby służyć Chrystusowi. I to jest ta Jego podstawowa rada. To jest ta Jego podstawowa rada, którą nam przez ten refren pozostawia w całości tego fragmentu. Z drugiej strony jakoś tak trochę myślę, że wyczuwa, że nie do końca jest przekonujący we wszystkim, i stąd się trochę tłumaczy. I to tak trochę nam podpowiada, że no, ja wiem, że możecie mieć inne zdanie na ten temat, no, ale ja mam takie zdanie. I tak wam radzę. I popatrzcie, na przykład w wersecie 25 mówi A co do pani, nakazu pańskiego nie mam, ale wyrażam zdanie jako ten, który dzięki miłosierdziu, za, miłosierdziu zasługuje na wiarę. Czyli tak trochę nas przekonuje. Słuchajcie, posłuchajcie mnie. To może być trudne, co ja będę do was mówił, ale posłuchajcie. Potem mówi w wersecie, yy, w wersecie 30. Yy. Yy, piątym. A to mówię dla was, własnego dobra waszego, nie aby siła dla was zarzucać. I on już wie, że dla wielu osób ta jego rada jest średnio taka, wiecie, przekonująca. Mówi, ale naprawdę z, z przekonania wam to mówię i, 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 i żeby wam pomóc. Wy możecie myśleć inaczej, ale ja naprawdę chcę wam pomóc przez te moje rady, które wam tutaj zostawiam. I kilka razy jeszcze tak się pojawia taki wzor, taki właśnie taki taki, czy nawet w 40. Ale według mojego zdania jest szczęśliwsza. Pewnie ciężko taką wdowę przekonać, żeby nie, nie miała męża, ale według mojego zdania apostoł Paweł mówi jest szczęśliwsza, jak pozostanie w tym stanie, w jakim jest powołana. Czyli on wie, że to niekoniecznie są popularne rzeczy, o których mówi, ale przekonuje, bo jest głęboki, bo jest przekonany, że że, że, ma, że ma rację, że, że mówi prawdę. To była taka trzecia rzecz, a czwarta rzecz przynajmniej w jednej sprawie pod koniec życia zmienił zdanie albo to zdanie ukształtował głębiej. W pierwszym 5 5.14 jest takie ciekawe sformułowanie. Pierwszy 5 5.14. Mówi tu tak, o młodych wdowach. Zwracam uwagę nie o wszystkich wdowach, ale o młodych wdowach. Mówi tak. Chcę tedy, żeby młodsze wychodziły za mąż. A w Koryntian mamy. Ale według mojego zdania jest szczęśliwsza, jeśli tak, pozostanie. Czyli zwróćcie po, uwagę, że. No i teraz możemy zadać pytanie, ja wam odpowiem, czemu myślę, że to, to zdanie doprecyzował, tak to ładnie nazwę. Dlaczego? Bo prawdopodobnie zobaczył, że jednak z pewnych przyczyn lepiej jest, żeby one wychodziły za mąż, przynajmniej te młode wdowy. Jakbyśmy zobaczyli, dlaczego, jakie są argumenty, no bardzo praktyczne argumenty. On widzi, że pomimo różnych sytuacji, które czy pewnego kontekstu, które on po, po pokazuje, ważne jest, czy lepiej jest, żeby one wychodziły za mąż niż żeby nie wychodziły. Także mam nadzieję, że gdzieś w tym wszystkim yy, omówimy ten cały fragment. <laughs> Natomiast Niezależnie od tych wszystkich niuansów, tych wszystkich kwestii, o których będę mówił, chciałbym, żeby nam ta jedna główna myśl cały czas towarzyszyła. I ta jedna główna myśl jest taka, szukaj zadowolenia i Bożej woli w tym życiu, które masz. W tym miejscu, w którym jesteś. Nie utożsamiaj ucieczki od swojego życia z nawróceniem. Czasami tak nam się może wydawać, że no jestem nawrócony, to jest dobra okazja, żeby coś zmienić w życiu. Dobra, Dobra, może coś Ci Bóg daje nowego w życiu, ale nie uciekaj od swoich problemów, bo te problemy nie, nie rozwiążą się od tego, że ty od nich uciekniesz. Rozwiąż je. Postaraj się być wdzięczny za to, w, w którym jesteś miejscu. Jeśli w tym miejscu nie potrafisz być wdzięczny, to jak przyjdą nowe rzeczy, które być może czekasz tak bardzo, co się pojawi? Pojawią się nowe problemy. Będziesz wdzięczny wtedy, czy znowu będziesz uciekać do następnej sytuacji w swoim życiu? Problemy są od tego, żeby, żeby je rozwiązywać. Każdy czas jest od tego, żeby, żeby go wykorzystać jak najlepiej i żyć z Bogiem. Jeśli będziemy uciekać do przodu, to będzie takie ciągłe ucieczka w naszym życiu. Myślę sobie, że to jest takie wezwanie do dojrzałości i realizmu. Właśnie, żeby nie uciekać, żeby stanąć twarzą w twarz z tym, co jest trudne, co jest może ciężkie. I spróbować, I spróbować to rozwiązać, a nie po prostu, a, zmienię coś. No dobra, ale po tej zmianie będą kolejne problemy, po tej zmianie będą kolejne rzeczy, których może jeszcze nie widzisz, ale one się pojawią. Pytanie, co będziesz robić? Czy będziesz je rozwiązywać z Bogiem, czy będziesz dalej uciekać? I dalej będziesz mówić, a, to w przyszłości, w przyszłości kiedyś tam się tym zajmę. Nie uciekajmy od problemów, ale starajmy się je rozwiązywać, cieszmy się z tego powołania, z tego miejsca, w którym jesteśmy. Jeśli zmieniajmy, to, to zmieniajmy, ale zmieniajmy z dobrych powodów, a nie z takich właśnie powodów niedojrzałych. Dobrze, yy, trzy takie tematy. Pierwsza kwestia, obrzezanie i nieobrzezanie, 18, 20 werset. Bycie niewolnikiem i wolnym od 21 do 24 i wszystkie kwestie związków znowu, do których apostoł Paweł wraca, co było głównym tematem od 25 wersetu. Także omówmy te trzy części tego fragmentu. A więc pierwsza rzecz w osiemnastym wersecie apostoł Paweł mówi, że obrzeza, że, żebyśmy, w takim, żebyśmy pozostawali w takim stanie, w jakim jesteśmy powołani. Nie jesteś Żydem w stanie, kiedy Cię Chrystus powołał? Zachęca nas, żebyśmy zostawali Żydami? Nie zachęca. Mówi, y, był ktoś w chwili powołania nieobrzezany, niech się nie obrzezuje. Czasami znam chrześcijan, którzy strasznie cierpią, bo chcieliby być właśnie z narodu żydowskiego. No, apostoł Paweł mówi: To ty nie wiesz, o co chodzi. To ty nie wiesz, o co chodzi. O Chrystusa chodzi, a nie o to, czy ty pochodzisz z narodu żydowskiego. O dziedzictwo, o którym dzisiaj Paweł mówił, chodzi, a nie o to, czy ty pochodzisz z narodu żydowskiego. Fajnie może jest pochodzić z narodu żydowskiego, tak jak może fajnie jest pochodzić, nie wiem, z różnych rzeczy. Ktoś może z rodziny hrabiowskiej pochodzi. Fajnie jest? Pewnie fajnie. Ale jakie to ma znaczenie ostatecznie? Znaczenie ma, że Cię Chrystus spotkał. Wszystko, co masz, wszelkie duchowe błogosławieństwo, niech jest w Chrystusie. Więc się trzymaj Chrystusa. I tyle. Nie poprawiaj tego teraz, że nie jesteś z narodu żydowskiego. Po co to poprawiać? Bądź w tym stanie, w jakim jesteś. Ale co ciekawe, jest też druga, sytuacja, jakby dru, dru, druga wersja. Był ktoś w chwili powołania obrzezany, niech nie ukrywa obrzezania. Byli też na przykład Żydzi, ludzie, w tamtych czasach, i to prawdopodobnie byli sportowcy, w jednym z komentarzy wyczytałem. Generalnie sportowcy w tamtych czasach nago biegali. Jak ktoś był obrzezany, to według kanonów piękna yy, wtedy, wcale to nie było takie piękne. Więc wyobraźmy sobie takiego biegacza żydowskiego, który generalnie kombinował, jak tu nie być obrzezany. I podobno były jakieś sposoby na to, żeby jakoś tam, wiecie, poudawać, że nie jestem obrzezany. Więc generalnie nie wiem, czy to był kontekst, bo ciężko powiedzieć do, do końca. No bo apostoł Paweł nam nie pokazuje, dlaczego ktoś chciałby nie być obrzezany, ale mówi: Jesteś obrzezany, to bądź. Nie próbuj tego zmienić. Nie próbuj tego zmienić. No po prostu bądź. Chrystus Cię spotkał jako obrzezanego, chwała Bogu, że Cię spotkał. Spotkał Cię jako nieobrzezanego, chwała Bogu, że Cię spotkał. No i tyle. I, możemy, I wiecie, i, i, i w mogły mogli być i tacy, i tacy, może jedni się wywyższali nad drugich, a może każdy nad każdego się wywyższał. Też to nie było za fajne. Ale ostatecznie apostoł Paweł mówi, ale nie o to chodzi. Niechaj każdy się cieszy, że Chrystus go spotkał w jakimś momencie życia, i idź tą drogą z Chrystusem. Idź tą drogą z Chrystusem. I, i rób maksymalnie dużo, co możesz robić, w tym miejscu, w którym jesteś w swoim życiu. Dlatego. Yy, dlatego, co. Dla, i, I patrzcie, tak bardzo twardo to mówi w 19 wersie. Obrzezanie nie ma żadnego znaczenia i nieobrzezanie nie ma żadnego znaczenia. Nie ma to znaczenia. Oczywiście, on szanował swoje pochodzenie, ale mówi tak naprawdę, jakie to ma znaczenie? Znaczenie ma <laughs> przestrzeganie przykazań Bożych, 19 werset mówi. A to trochę jest echem listu do Galacjan, gdzie też o tym mówi. Bo Galacjanie właśnie byli takimi poganami, czy nawróconymi spośród pogan, którzy chcieli się obrzezywać. I on mówi tak: 5-6. Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości. Tu jest przestrzeganie przykazań, tu jest wiara, która jest czynna w miłości. Ale na jedno wychodzi: wiara, która jest czynna w miłości, prowadzi nas do przestrzegania Bożej woli. Przestrzeganie Bożej woli prawdziwe, Oznacza wiarę, którą jest czynna w miłości. I w pewnym sensie apostoł Paweł mówi, na tym się skup. Na tym, żeby Twoja wiara rodziła owoce. To jest ważne. A nie to, że chodzisz z nosem na kwinty, o ja to bym chciał być Żydem. Albo nie, o ja to nie chciałbym być Żydem. No, jakie, jakie to ma znaczenie? Skup się na posłuszeństwie Chrystusowi. Niech to Ciebie zajmuje, niech to będzie tym, co jest dla Ciebie ważne. Myślę sobie, że czasami takie małe rzeczy mogą nas gdzieś tam yy, rzeczywiście, no możemy mieć takie poczucie, że o, ja, o, o albo prosta rzecz. Tak trochę na, dzisiejszej, na, na dzisiejszą sytuację. Ktoś, kto pochodzi z rodziny wierzącej może myśleć, ojej, ja to takiego świadectwa nie mam, jak ci moi bracia i siostry, którzy tak palili, pili i teraz się nawrócili, ale ich świadectwa są fajne, a moje to takie niefajne, takie nudne. A na odwrót może być tak, że ktoś, kto gdzieś tam się ponawracał z różnych dziwnych sytuacji życiowych, mówi, nie, no to nie, no Bóg musiał spotkać w takiej trudnej sytuacji, a tutaj wszyscy ci ludzie po szkółkach niedzielnych, tacy mądrzy Biblię znają, a ja ledwo stary, Nowy Testament przeczytałem, a, a stary mi nie idzie. I jeden i drugi może patrzeć na to w taki sposób, że no ja to bym chciał być tym drugim. No ale po co? No ale po co? Bóg Cię spotkał. Był plan Boży w tym wszystkim, ceń to, że Cię spotkał i po prostu idź dalej w tym miejscu, od którego Cię spotkał. I tyle. I to jest dobre. I trzeba się cieszyć. I wykorzystaj maksymalnie to, kim jesteś. A nie gdzieś tam rozważaj i przeżywaj, że, że mógłbyś być kimś innym. No może mógłbyś być, ale jesteś tym, kim jesteś i tyle. I żyj dla Chrystusa takim, jakim jesteś. W tym powołaniu, w tym miejscu, który, w którym Ciebie spotkał. Nie wstydź się tego, kim byłeś przed nawróceniem. Skup się na byciu dobrym chrześcijaninem. Co się stało, to się nie odstanie. Teraz jesteś chrześcijaninem, teraz masz żyć dla Chrystusa. Skup się na swoim powołaniu. To jest to, co apostoł Paweł tu jak nam wbija w głowę. Nieustannie w tym fragmencie. Druga rzecz, taka bardziej kontrowersyjna, no to jest bycie wolnym lub bycie niewolnikiem. Od 21 do 24 wersetu. No i to jest poważny problem oczywiście. I tutaj już apostoł Paweł nie jest taki zdecydowany, że to nie znaczy w ogóle nic. No nie, nie, trochę znaczy. Trochę znaczy. No bo jednak jest zasadnicza różnica społeczna między byciem wolnym a byciem niewolnikiem. Chociaż, co ciekawe, też tak jak patrzymy na społeczeństwo ówczesne, to niektórym niewolnikom było lepiej niż niektórym wolnym. Jeśli na przykład ktoś był naprawdę dobrze wykształconym niewolnikiem, to żyło mu się całkiem wygodnie. A jeśli ktoś był na przykład bardzo biednym, wolnym, to w praktyce mógł żyć jak niewolnik. Znaczy był wolny teoretycznie, ale jakość jego życia wcale się mogła nie różnić od, od jakości życia bardzo nisko postawionych niewolników, a bardzo wysoko postawieni niewolnicy mogli naprawdę żyć bardzo wysoko, niemal arystokratycznym życiem, bo taki bardzo wykształcony niewolnik to naprawdę sobie pan go cenił i szanował. Bo to byli po prostu ludzie wykształceni, no, po prostu szanował ich. Ale zwróćcie uwagę, że właśnie argument nie jest taki, że jak możesz żyć wygodnie, to bądź niewolnikiem. Argument raczej jest moim zdaniem jakby z pewnej zasady chrześcijaństwa. A zasada chrześcijaństwa jest taka, o której tutaj apostoł Paweł mówi, że powinniśmy być wolni, powinniśmy być wolni. Nie chodzi o wygodę, nie chodzi o to, że jak jesteś właśnie, masz wygodę w niewoli, to sobie bądź niewolnikiem, nie, nie, nie. Jakby zasada jest taka, że y, powinniśmy, nie, tak jak 23 werset mówi, drogoście kupieni, nie stawiajcie się niewolnikami ludzi. Chrześcijanie powinni korzystać z wolności. Chrystus nas powołał do wolności. I pomimo tego, że to może być czasami trudne, pomimo tego, że to czasami może wiążeć się z większą odpowiedzialnością niż kiedy żyjemy w zależności od innych osób, to powinniśmy tą wolność jednak wybierać. I tą odpowiedzialność wybierać. Myślę sobie, że to jest czymś bardzo pięknym, i czymś bardzo dobrym, i czymś, co tak, co, co no nie wiem, co mnie gdzieś Zachwyca, można powiedzieć, w chrześcijaństwie. Chrześcijaństwo mówi ci: bądź samodzielny. Masz Chrystusa, masz Biblię, masz wiarę, masz Kościół. Ucz się samodzielności. Ucz się samodzielności. A bardzo często dzisiaj świat mówi, i to jest taka powiedzmy narracja, która nam jest sprzedawana, a po co tam się będziesz przejmował? Niech fachowcy za ciebie rządzą, niech fachowcy za ciebie decydują. Są mądrzejsi ludzie, oni ci powiedzą, jak masz żyć, a ty się zrelaksuj piwo do ręki, telewizor i, i odpoczywaj. Ale to nie jest chrześcijański ideał życia. Ale to nie jest chrześcijański ideał życia. I popatrzcie, że, że dlatego myślę właśnie, że apostoł Paweł mówi tutaj, jeśli możesz stać się wolnym, raczej korzystaj z tego. Oczywiście są różne sytuacje, ale co do zasady powinniśmy, być, powinniśmy korzystać, powinniśmy szukać jak największej wolności w naszym życiu. Kto bowiem jako niewolnik został powołany w Panu, ten jest wyzwoleńcem Pana. Innymi słowy, zasada jest taka: nawet jeśli zewnętrznie jesteś niewolnikiem, wewnętrznie jesteś wolny. Wewnętrznie jesteś wolny, bo służysz Panu i tego ci nikt nie może zabrać. Służysz Panu Jezusowi Chrystusowi i tego ci nikt nie może zabrać. Nikt ci tego nie może zabrać. To jest twój, Twoja dyspozycja serca, że Ty po prostu robisz pewne rzeczy dla Pana, a nie dla, a nie dla tego Pana ziemskiego. I służysz ostatecznie w perspektywie dziedzictwa wiecznego, i tego ci nikt nie zabierze. O tym mówi list do Kolosa. Yy. Podobnie z drugiej strony, kto jest, jako wolny został powołany, jest niewolnikiem Chrystusa, czyli jeśli jesteś wolny, może nawet masz dużo niewolników, ale jesteś poddany Chrystusowi, mówi apostoł Paweł. Ty jesteś niewolnikiem w tym momencie. Ty masz swojego pana. Na tym chrześcijaństwo polega, że jesteśmy lojalni wobec naszego Pana i Jemu służymy, Jego wolę rozpoznajemy, Jemu chcemy być posłuszni. Czyli tak naprawdę te kwestie socjalne, te kwestie społeczne, oczywiście one są ważne, bo one na nas wpływają, Dlatego apostoł Paweł mówi raczej bądź wolny, ale one nie są ostateczne. One nie są ostateczne. I tak patrząc na dzisiejsze właśnie, na dzisiejsze życie, myślę sobie, że taka lekcja, którą ja wyciągam dla siebie. Że wolność jest ważniejsza niż komfort i wygoda, I, i, i żebyśmy jako chrześcijanie szukali wolności. Patrzę na dzisiejsze czasy: generalnie dużo jest takich zachęt, żeby właśnie tej wolności nie doceniać, żeby po prostu płynąć z prądem, żeby się na wszystko godzić. Myślę, że to nie jest chrześcijańskie. To nie jest chrześcijańskie. Chrześcijaństwo polega na wolności, na byciu pod Chrystusem, szukaniu mądrości od Boga. I wybieraniu samodzielnie w życiu tego, co rozpoznajemy jako Boże powołanie. I to jest czymś, do czego nas Chrystus powołuje. Przede wszystkim. Dalej o pannach, i nie tylko pannach od 25 wersetu. Dlatego, że to słowo Panny jest takie zbiorcze. Można też po prostu. No, może byśmy dzisiaj powiedzieli o singlach takim językiem dzisiejszym. Czyli dalszy temat. Które był na samym początku żenić się, nie żenić, jak to wszystko powinno wyglądać. I 25 werset jest ciekawy, dlatego że tutaj takie dziwne stwierdzenie jest, się pojawia. A co do panien, nakazu pańskiego nie mam, ale wyrażam zdanie jako ten, który dzięki miłosierdziu pańskiemu zasługuje na wiarę. No to można by zadać pytanie, to apostole Pawle: to mamy Cię słuchać, czy nie mamy Cię słuchać? Jak nie masz nakazu pańskiego. No, i pojawia się pytanie, właśnie, no to jak to, 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 to jaki, z jakim autorytetem tutaj do nas apostoł Paweł teraz przemawia? Ja bym powiedział tak. Jak patrzymy na apostoła Pawła, apostoł Paweł czasami w bezpośredni sposób od Chrystusa pewne rzeczy słyszał. Po prostu miał takie objawienie, Chrystus przychodził, tłumaczył mu pewne rzeczy, ma być tak, tak i tak. I dla niego to było bardzo ważne, on się tego trzymał. Ale czasami został, był pytany również o inne rzeczy. No, gdzie może Chrystus mu wprost nie powiedział, jak to ma być, ale zobaczcie, że on dalej jest przekonany o tym, że Chrystus go prowadzi, dalej jest przekonany o swoim autorytecie. Więc jest pewna różnica w tym, jak do niego ta mądrość przyszła, ale to nie oznacza, że to jest różnica w autorytecie, że mamy teraz przestać go słuchać. No po prostu pewne rzeczy otrzymał apostoł Paweł poprzez, można powiedzieć, ogólne takie prowadzenie, nie na zasadzie werbalnego wskazania od Chrystusa, a pewne rzeczy otrzymał. Właśnie na zasadzie takiego wyraźnego, werbalnego wskazania od Chrystusa. Co ciekawe, to w żaden sposób nie przeczy natchnieniu. Jak patrzymy na przykład na Ewangelię Łukasza, to Łukasz w ogóle nie mówi nam, że coś od Chrystusa usłyszał, ale mówi, że dokładnie to zbadał. I teraz, kiedy czytamy Ewangelię Łukasza, no ja przynajmniej wierzę, że Duch Święty był w tym całym procesie badania danych, i go w tym prowadził. Czyli to nie oznacza, że to w jakiś sposób podważa natchnienie, tylko po prostu pokazuje, że to natchnienie jest różne. Czasami przychodzi przez wyraźne słowo, czasami przychodzi przez badania, tak jak w sytuacji Łukasza, a czasami przychodzi przez pewne przekonanie, które po prostu rodzi się w sercu, tak jak u apostoła Pawła, który się dzieli tutaj właśnie takim swoim głębokim przekonaniem co do Pani. I o czym nam tutaj apostoł Paweł mówi? 26. Werset. Sądzę więc, że w obliczu groźnego położenia dobrze jest człowiekowi pozostać takim, jakim jest. Czyli zwróćcie uwagę, że on mówi o jakimś groźnym położeniu i nie wiemy tak naprawdę, co ma na myśli. Znaczy, różne są tutaj komentarze. Niektórzy mówią, że po prostu uważa, że niedługo przyjdzie Pan Jezus, a wie, że przed przyjściem Pana Jezusa będzie antychryst. Więc on generalnie mówi o tym, no, że wobec tych wszystkich strasznych rzeczy, jakie się mają wydarzyć przed przyjściem powtórnym pana Jezusa, lepiej, że niech każdy pozostanie w tym stanie, w jakim jest. Tym bardziej, że jeszcze apostoł Paweł był przekonany, że to naprawdę wydarzy się szybko. Więc mówi: Słuchajcie, to nie jest czas na żeniaczkę. W skrócie. Inni mówią, że mogło być jakieś kwestia prześladowania, które on już wiedział, że, że się zbliża. Jeszcze nie było, ale on wiedział, też swoją drogą był doświadczony jako apostoł i często był prześladowany, i mówi: Słuchajcie, a może patrzył na siebie i na innych apostołów. On sam był, jemu było łatwiej być prześladowanym, Piotrowi było ciężej być prześladowanym, jak miał całą rodzinę obok siebie. Więc ciężko powiedzieć do końca, w jakim, że tak powiem, o jakim groźnym położeniu on tu mówi, ale ewidentnie mówi o tym, że wobec tego groźnego położenia, jego zdaniem, Najlepiej jest po prostu pozostać w tym stanie, w jakim jest. I myślę sobie, że to jest też ciekawe, że właśnie kiedy patrzy później to, co wcześniej czytałem z pierwszego Tymoteusza 5,14, to kiedy napatrzy na sytuację tych młodych wdów, to właśnie dochodzi do wniosku, że wobec innego groźnego położenia, można powiedzieć, w jakim się znajdują. A mianowicie w takim groźnym położeniu, że mają za dużo wolnego czasu, i tak jak trzynasty werset mówi, yy, uczą się próżniactwa, chodząc od domu do domu, nic tylko, i nie tylko nic nie robią, lecz są także gadatliwe i wścibskie i mówią, czego nie trzeba. No, tak dosyć twardo je podsumował apostoł Paweł. To mówi, wobec tego, że one w taki sposób żyją, to co powinny robić, powinny jednak mieć tego męża. I powinny się zająć dziećmi, powinni się zająć rodziną. Bo jak mają za dużo wolnego czasu, to im to nie służy. Czyli to też jest, słuchajcie, nadmiar wolnego czasu też jest groźnym położeniem. Jak masz nadmiar wolnego czasu, to w pewnym sensie można by powiedzieć, zajmij się czymś dobrym. Zajmij się czymś rozsądnym, bo jak ty się nie zajmiesz czymś dobrym i rozsądnym, to szatan ci ten czas wypełni ścipstwem, gadulstwem i co tam jeszcze było powiedziane w tym pierwszym Tymoteusza. Także generalnie. Myślę, że uczy nas apostoł Paweł bardzo praktycznego spojrzenia na życie. To nie jest takie, wiecie, jakieś wydumane, ale to jest takie bardzo praktyczne spojrzenie na życie, że pozostańmy w tym stanie, szukajmy Chrystusa w tym stanie, w jakim jesteśmy. I jeśli właśnie zaczynamy widzieć, że to nasze życie przestaje służyć Jemu, to zmień coś. To zmień coś. Bo to jest groźne położenie. To jest takie miejsce, w którym ty powinieneś coś zrobić ze sobą. Żeby być dobrym świadectwem, żeby być dobrym świadectwem wobec ludzi, którzy na Ciebie patrzą. 27 werset. Najtrudniejszy w jakimś sensie, bo najbardziej kontrowersyjny. Literalnie ten, ten werset mówi tak: Zostałeś związany z żoną, nie szukaj uwolnienia. Zostałeś uwolniony od żony, nie szukaj żony. Zostałeś z, związany z żoną, czyli jesteś w małżeństwie, nie szukaj uwolnienia. Bądź w tej małżeństwie. Ale druga strona, taka trochę, że tak powiem, na skos, można powiedzieć, jest ta proporcja. Zostałeś uwolniony od żony. To dziwne trochę zdanie, nie? Zostałeś uwolniony od żony. Nie szukaj żony. <coughs> Literalnie jak czytamy, zostałeś uwolniony, no to zakładamy, że to jest ktoś, kto się co? Albo umarł, albo się rozwiódł. No przynajmniej potencjalnie tak, tak to brzmi. 26 werset mówi o, przepraszam bardzo, 25 mówi o pannach, czyli singlach, ludziach, których jakby, którzy nigdy nie byli w związku małżeńskim. No ale ten 27 werset brzmi tak jak brzmi. I teraz trzeba zadać pytanie, czy on rzeczywiście mówi o osobach rozwiedzionych, czy nie. Jest cała debata, więc ciężko mi jest tak na 100%, powiem szczerze, jakieś jasne stanowisko. Z, 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 znaczy, moim zdaniem to wygląda na to, że mówi też o, przynajmniej potencjalnie o osobach rozwiedzionych. Nie możemy tego wykluczyć. Yy, czyli 27 werset mówi, nie szukaj żony. No ale zobaczcie, co 28 werset mówi. A jeśli się ożeniłeś, nie zgrzeszyłeś a jeśli panna wyszła za mąż, nie zgrzeszyła. Wszakże tacy będą mieć doczesne kłopoty, ja zaś chciałbym wam tego oszczędzić. I zwróćcie uwagę, że argument w 28 wersecie apostoła Pawła nie jest z tego, ale Pan Jezus tego zabronił, jak my wszyscy wiemy z Ewangelii. Tylko bardzo praktyczny, trochę w taki... Jak, tak jakby apostoł Paweł w ogóle się nie odnosi do tej kwestii, o której Pan Jezus mówił, mimo że moim zdaniem powinien wiedzieć o tym. Więc wiedział, no, zakładam, że wiedział. Ale jego argument jest bardzo praktyczny. On mówi moim zdaniem nie szukaj żony. Dlaczego? Bo wejdziesz w kierat zwykłych, codziennych rzeczy, a ja bym chciał wam tego oszczędzić, bo powinniście się skupić na służeniu Chrystusowi. Tak, bo taki jest jego argument. Więc jak to się odnosi do, do Mateusza 19,9, gdzie jest powiedziane o tym, że z przyczyny przeteczeństwa mamy, że jeśli kto by, kto by poślu, No, muszę przeczytać teraz, bo się zakręciłem. 199 dziewięć. Opowiadam Wam, ktokolwiek by odprawił żonę swoją z wyjątkiem przyczyny wszeteczeństwa i poślubił inną cudzołoży, a kto by odprawioną poślubił cudzołoży. Jak to połączyć? Powiem że nie mam dobrego pomysłu na to. Nie mam na to dobrego pomysłu, bo po prostu, no bo nie wiem. Jedną rzecz, którą mogę powiedzieć, to że... Nawet kiedy czytam Ewangelię Mateusza i czytam to, że on tutaj mówi, ktokolwiek, by odprawił żonę swoją z wyjątkiem przyczyny przeteczeństwa i poślubi inną, cudzołoży, to co on tak naprawdę mówi? Mówi, jak to literalnie czytamy w taki sposób, że jak ktoś przestrzega prawa Mojżesza, to grzeszy. Bo przecież w prawie mojżeszowym można było odprawić i, 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 i wziąć drugą żonę. Ale kto jest autorem prawa mojżeszowego? Mojżesz czy Bóg? Jak myślicie? No Bóg. Więc dziwne to jest, więc wiecie, ja, ja naprawdę ja nie chcę teraz tutaj jakiś. Znaczy, nie ułatwię wam tej sytuacji, raczej wam skomplikuję. Natomiast yy, widzę, że, że to, to nie jest po prostu. Pro, to, to jest naprawdę trudny fragment. Jeden i drugi. I teraz połączenie ich dwóch w jedną całość myślę, że jest, jest, jest po prostu trudne. Natomiast jak poczytamy po prostu na. Na, na ten siódmy rozdział listu do Koryntian, to apostoł Paweł mówi: Nie szukaj tej żony, żebyś się skupił na służbie. To jest, jego, to jest argument. To jest argument. Ale jak znalazłeś, nie zgrzeszyłeś. Tak mówi. Tak mówi. A jak to połączyć z Mateusza, to wam za, macie zadanie domowe i sobie połączcie w domu. 28 werset to już powiedziałem. I teraz jeszcze taki długi fragment od 25 do 35, gdzie on pokazuje, że musimy mieć dystans do tego, co się dzieje w naszym życiu. Taki bardzo znamienny, taki trochę twardy, szorstki, ale jednocześnie bardzo wymowny. Mówi tak: czas jest krótki. I tu ewidentnie jest kwestia tego, że Chrystus wróci. Czas jest krótki. Dopóki jednak ten trwa, ten czas trwa, winni ci, którzy mają żonę żyć tak, jakby ich nie mieli. Czy nie możemy się po prostu skupić na naszym życiu, jakby to było wszystko? Nie. Nie możemy. Oczywiście dobre jest małżeństwo, trzeba się cieszyć z tego, trzeba dbać o to i tak dalej. To są Boże dary, ale czas jest krótki. Masz być gotowy na spotkanie z Chrystusem. I to jest to, co powinno Ciebie w jakiś sposób motywować w życiu. Myśleć, powinieneś myśleć o swoim powołaniu, co Ci Chrystus powierzył, a nie tylko skupiać się na żonie, dzieciach i pomnażaniu majątku. To jest złe. Dopóki ten, ten czas trwa, winni ci, którzy mają żony, żyć tak, jakby ich nie mieli. A ci, którzy płaczą, jakby nie płakali, co to znaczy? To znaczy, że jeśli masz naprawdę trudną sytuację w życiu, pamiętaj miej dystans do tego. Bo to nie, jest, to nie jest wszystko w Twoim życiu. Znaczy, to jest prawdziwe. Tu nie, nie sądzę, że apostoł Paweł udaje, że to jest nieprawdziwe. To jest prawdziwe. Ale pamiętaj o tym, że masz właśnie obietnicę wiekuistej chwały, że to tylko moment, tylko pstryknięcie z perspektywy wieczności. I żyjesz dla wieczności ostatecznie. Nie chodzi o to, że mamy nie płakać, bo w liście do Rzymian mówi, że płaczmy. Ale pamiętaj o tym, że to nie jest wszystko. Pamiętaj o tym, że to nie jest całe Twoje życie. A ci, którzy się weselą, jakby się nie weselili. Co to znaczy? To znaczy, no fajnie, to cieszmy się oczywiście, ale pamiętajmy o tym, że mamy coś jeszcze oprócz tej radości. Że mamy coś, wie, czy innymi słowy, w pewnym sensie apostoł Paweł mówi, miej pewien dystans do tego, co przeżywasz w życiu. I przede wszystkim myśl o tym, do czego jesteś powołany w wieczności. W perspektywie swojego, swojej służby, tego, co odebrałeś od Chrystusa, jako Twoje zadanie. W perspektywie Królestwa Bożego, tego, co Ci Bóg powierzył. W takiej perspektywie myśl o swoim życiu, ci, którzy używają tego świata, jakby go nie używali. Jest taki fajny przykład: William Wilberforce, pewnie znacie. Człowiek bardzo bogaty, jeden z najbogatszych Brytyjczyków w XIX wieku. Czy on nie używał tego świata? No, w pewnym sensie używał. Miał dom, generalnie mieszkał sobie w pałacu, czy tam w czterech, ile miał, ale całe swoje życie poświęcił na to, żeby znieść niewolnictwo w Imperium Brytyjskim. Czyli w pewnym sensie właśnie robił to, o czym apostoł Paweł tutaj mówi, że używają tego świata, jakby go nie używali. Korzystał z tego, co miał, ale to nie było treścią jego życia. Treścią jego życia było to, żeby znieść niewolnictwo, żeby tą całą potęgę, ten cały majątek, te wszystkie pieniądze, cały swój status społeczny wykorzystać dla jakiejś chrześcijańskiej wartości, dlatego żeby wprowadzić Bożą zmianę w tym świecie i w tym sensie on właśnie powiedziałbym doskonale spełnił ten werset. Mam to, ale nie żyję dlatego. Korzystam tego, ale żyję po coś, po coś więcej. I myślę sobie, że na tym w jakimś sensie to nasze chrześcijaństwo polega. Nie że zaprzeczamy temu kim jesteśmy, nie zaprzeczajmy. Ale żyjmy dla czegoś więcej. Ale żyjmy dla czegoś więcej, miejmy dystans do tego kim jesteśmy, bo jesteśmy kimś więcej w królestwie Bożym. I pytanie czy to widzimy? I czy dla nas jest to ważne? I dlatego właśnie dalej mówi, żebyśmy byli wolni od trosk, no trochę, żebyśmy mieli więcej czasu i, i tak dalej. Czy, czy, czy kobieta, czy, czy siostra w Chrystusie, czy brat w Chrystusie, ale generalnie, żebyśmy mieli przestrzeń na to, żeby służyć Chrystusowi. Jak tej przestrzeni jest coraz mniej, no to też tego miejsca na to powołanie jest coraz mniej. Jak tej przestrzeni jest coraz więcej, no to możemy różne rzeczy planować w życiu. I o tym mówi tutaj apostoł Paweł. Miejmy dystans do tej wieczno, doczesności. Traktujmy doczesność docześnie, a wieczność jako to, co najważniejsze i najbardziej cenne w naszym życiu. Dalej od 36 do 38 wersetu mówi znowu o takiej grupie dziwnej. Znaczy już czytałem różne komentarze, jedni mówią, że tu chodzi o rodziców, drudzy, że mówi o zaręczonych, takich ludzi, którzy mieli jakiś taki układ, że byli zaręczeni, ale nie żyli razem i potrafili bardzo długo czekać na małżeństwo, czyli jakby status społeczny mieli określony, ale tak naprawdę żyli każdy z osobna. No czegoś takiego dzisiaj nie mamy, ale w tamtym czasie to było. To było i generalnie sedno jest w 38 wersecie tak więc kto poślubia pannę swoją, dobrze czyni. No Nie zgrzeszył, ale kto nie poślubia, lepiej czyni. Czyli innymi słowy mówi, jak się nie zeszliście, to się nie musicie schodzić. To sobie żyjcie dalej w tym stanie, w jakim was, Bóg was powołał. Ale jak się zejdziecie, dobrze uczynicie. Nic złego się nie dzieje. Ciężko ten weset mi jakoś odnieść do nas do dzisiaj, bo myślę, że nie mamy takiej sytuacji. Jakoś najbliżej, no nie wiem, no właśnie nie ma. Ale no, tak jest. Czasami pewne, pewne, pewne sytuacje nie są proste do odniesienia do, do nas dzisiaj. I w końcu od 39, 39 i 40 jest o wdowach. Widzi, że to jest problem i ostatecznie ulega. Mówi: Żona jest związana tak długo, dopóki żyje jej mąż, ale jeżeli jej mąż umrze, wolno jej wyjść za mąż za kogo chce, byle w panu. To jest to, co gdzieś no nie zawsze jest takie oczywiste. Nie zawsze jest takie proste dla naszych sióstr, które są samotne, bo gdzieś jakiś się pojawia amant, kawaler, który no jest super człowiekiem, ale jest niewierzący. No i generalnie pojawia się problem. I wiem, że się pojawia problem. Nie, 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 W ogóle nie udaje, że się nie pojawia problem. Ale pytanie zawsze właśnie w perspektywie, zobaczcie tego, co apostoł Paweł tutaj jak tak uporczywie, jak, jak ten refren przypomina. Jesteś powołany, jesteś powołany. Chrystus ci gdzieś spotkał, jesteś powołany. W tym kontekście trzeba zadać sobie pytanie, co jest moim priorytetem i co powinno być moim priorytetem. Jak patrzymy na apostała Pawła, to widzimy ewidentnie, dla niego priorytetem było powołanie, które otrzymał od Chrystusa. Jeśli patrzymy w tej perspektywie, myślę, że to stwierdzenie, które tu się pojawia, byle w panu nabiera sensu. Dlaczego? No, żebyśmy się pogodzili, żebyśmy się nie kłócili żeby mnie ten związek nie odwiódł od mojego powołania. Oczywiście zupełnie inna sytuacja jest, kiedy ktoś się nawraca już w związku, ale o tym, żeśmy mówili ostatnio, to było w pierwszej części siódmego rozdziału. I czterdziesty werset. Ale według mojego zdania jest szczęśliwsza, jak taka pozostanie. To jest też ciekawe, patrzę trochę na postała Pawła, myślę, że był takim samotnikiem, takim samotnym wilkiem, takim człowiekiem, który, wiecie, potrafił sam pielgrzymować gdzieś tam, czasami oczywiście miał tego Tymoteusza, jakichś innych ludzi, czasami tą ekipę miał wokół siebie, ale to był taki człowiek, który całe życie potrafił, potrafił cierpieć i być szczęśliwym. Dlaczego? Bo był przekonany, że robi to, co powinien. Myślę, że wielu z nas nie jest tak oddanych, wielu z nas nie ma tak, tak, tak twardego charakteru, Myślę, że też może dlatego Pan Bóg właśnie Jego wybrał jako taki wzorzec dla nas, żebyśmy patrzyli, co to znaczy być dobrym chrześcijaninem. Natomiast tu trochę w tym siódmym rozdziale właśnie ta Jego taka twardość wychodzi, bo te Jego rady nie są proste. To nie są takie rady, ułóż sobie życie z Chrystusem i będzie fajnie i się ciesz łaską Bożą. To nie jest tego rodzaju porada w tym siódmym rozdziale. To jest taka porada, myśl o powołaniu. Myśl o powołaniu. Jak temu powołaniu nie zaszkodzi ta żona czy ten mąż, no to, to nie zgrzeszysz, jak ten ślub weźmiesz. Ale myśl o swoim powołaniu. Przede wszystkim szukaj Chrystusa w tym miejscu, gdzie jesteś. Nie myśl, że, a gdyby to, tamto, to ja zacznę w tym. Nie, 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 nie. Tu dzisiaj jesteś w tym miejscu. Tu służ. Tu odkryć swoje powołanie. Nie jutro, nie pojutrze, nie jak Pan Bóg coś tam, tylko po prostu tu, teraz, dzisiaj. Dobrze jest człowiekowi pozostać w takim, jakim jest, w stanie, w którym Bóg go powołał. Szukajmy zadowolenia, szukajmy Bożej woli właśnie w tym miejscu, w którym jesteśmy. Amen. Postańmy i pomódlmy się.